Czy miała już Pani okazję widzieć film? Nie, nie. A współpracowała Pani przy jego tworzeniu? Znaczy, trudno powiedzieć, współpracowałam. Ja po prostu dostarczałam archiwalnych zdjęć, rozmowy. Proszę powiedzieć, czego się Pani spodziewa właśnie dzisiaj po tym filmie? Nie wiem, niczego się nie spodziewam, niczego nie planuję, chcę zobaczyć po prostu. A dopiero potem ocenię. Co uważa Pani po jego odejściu za największą wartość dla medycyny z kontynuacji jego dzieła? Myślę, że są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, że przełamał taką marazm, który panował, i to, że wszyscy uważali, że nie ma pieniędzy, że nie można, i to jest jedna rzecz, i zaczęły się w kardiochirurgii coraz więcej, coraz nowych rzeczy. No i druga rzecz, jego ukochane sztuczne serce, prace nad tym sztucznym wspomaganiem krążenia. Jak Pani myśli, gdyby żył, czym by dzisiaj się przede wszystkim zajmował? Wie Pani, myślę, że w tej chwili starałby się zajmować dalej polityką, ponieważ jednak reforma służby zdrowia powinna nadal trwać. I myślę, że nadal by walczył o jakieś swoje koncepcje, dyskutował na ten temat. Właściwie nie było problemu z montażem, bo jakiekolwiek obrazki bym sobą skleiła, po prostu one były autentyczne i były aktualne. On po prostu zawsze wyglądał tak samo. I tutaj taka jego niesłychana skromność, którą chciałabym podkreślić, a jednocześnie wielkość. Wielkość człowieka, która właściwie jawi się w opowiadaniach jego asystentów dawnych, dziś zacnych profesorów, dyrektorów klinik, w opowiadaniu pacjentów, którzy zawdzięczają mu życie, którym darował drugie życie. To był człowiek, który był zdeterminowany, który był nieustępliwy w walce o życie każdego człowieka. Panie doktorze, pierwsze wrażenia po obejrzeniu filmu? No, jestem zadowolony z tego filmu, on mi się podobał. Podobał mi się oczywiście z wielu względów, ale najbardziej spodobało mi się w tym filmie to, że pokazał profesora Religę jako człowieka pełnokrwistego. Przez pełnokrwistość rozumiem, że pokazał nie tylko jego blaski, które właściwie wszyscy znamy, ale i cienie, które nie były znane wszystkim. Przypomnijmy, o jakich cieniach mówimy, tym, którzy jeszcze nie widzieli filmu. Widzieli, że kurzył jak smok, że od czasu do czasu sobie lubił golność, że czasem jeździł samochodem jak wariat i tak dalej. To są właściwie wszystkie jego cienie, jeżeli tak można powiedzieć, zostały tu odsłonięte. To jest fajna rzecz, ponieważ jego blaski są znane powszechnie. A żeby zrobić film o kimś, to musi być jakaś równowaga w tym wszystkim zachowana, żebyśmy pamiętali wszyscy, że był co prawda bardzo wybitnym. Bardzo wybitnym, ale tylko człowiekiem. W związku z tym trzeba go pokazywać takim, jakim był, a nie jakieś legendy, żeby się nie tworzyły, że jakiś spiżowy człowiek i tak dalej. Nieprawda. Zresztą on na pewno też ten film oglądał i skoro go pokazali tak, jak trzeba, to on sam na pewno też zadowolony był z tego filmu. Przywołanie profesora w jego takim codziennym działaniu, w tym, którym go znamy, pamiętamy i zawsze będziemy pamiętać, ale jednocześnie coś, co bardzo we wnętrzu nas wszystkich mocno poruszyło, to odniesienie się do tych pierwszych dni pierwszego przeszczepu. I dziękujemy twórcom filmu, że sięgnęli po te dokumenty. Dobrze się stało, że nie tylko my, bo my go znamy, w nas tkwi głęboko on i jego przesłanie, ale szerzej publiczność śląska, publiczność polska będzie mogła docenić, przywołać człowieka, zachować nie tylko pamięć, ale przywołać jego osiągnięcia, pamiętać o nich. Panie profesorze, najważniejszy testament profesora Religi, który Pana zdaniem widzowie tego filmu powinni zapamiętać? Myślę, że po pierwsze chory, po drugie chory i po trzecie chory. Chory jest najważniejszy, chory jest świętością. I wszystko, co nie jest dla chorego albo za mało służy chorym, jest wezwaniem do działania. To jest po pierwsze. W nas to pozostało. Od tego, że trzeba maksymalnie mu służyć, powtarzam, aż po
po fakt, że nienawidził korupcji, ale jednocześnie wierzył, że system w ochronie zdrowia będzie coraz lepszy. I my wiemy, że on jest lepszy. My czasem nie lubimy się do tego przyznać, ale widzimy, że jest lepszy. I trzeba to wyraźnie podkreślić. Co jeszcze? Pokazał naturalne człowieczeństwo, a więc ze wszystkimi wzlotami, ale i upadkami. Upadków było niewiele, wzlotów bardzo dużo, ale w tym też tkwi naturalność tej postaci, którą wszyscy lubili.